Witam Państwa bardzo serdecznie. Pole z cebulą zimującą. To samo co na poprzednim filmie. Jak to wygląda? Cebula praktycznie drugi liść właściwie już zaczyna wypuszczać. Podsiana troszeczkę nawozem hydrokompleks, czy tam Jaramila kompleks. Proszę Państwa, zaczyna robić się w wierzchniej warstwie sucho. Można ewentualnie pokusić się o podlanie plantacji, chyba że jakiś deszcz za chwilę popada, a zapowiadają cały czas jakieś niewielkie opady, więc nie wiem, czy to ma akurat sens, to podlewanie, no ale jeżeli nie będzie deszczu, to można jakąś tam niewielką dawką, 10-15 litrów na metr kwadratowy plantację zdeszczować. Dobrze byłoby też troszeczkę postymulować wzrost cebuli preparaty aminokwasowe i do ukorzeniania, czyli NutriGreen z algarenem Twinem, żeby te rośliny troszeczkę przyspieszyły wzrost, żeby cały czas rosły, żeby nie stawały, że to będzie uzależnione wszystko od pogody, jaka będzie za chwileczkę. Jeżeli rośliny będą trochę większe, gdzieś tam około połowy października, dobrze byłoby zrobić jakiś zabieg na mączniaka rzekomego preparatem Ridomil na przykład, żeby nie było jakichś zarodników, nie było możliwości, żeby ten mączniak dalej się nam rozwijał przez zimę i wiosną. Co jeszcze z ochrony można zrobić teraz? Mogą jeszcze być jakieś pozostałości po wciornastkach, więc jakiś pyretroid albo dwa pyretroidy w dawkach hektarowych o różnych substancjach aktywnych. Dodać jakiś mankozeb z protektorem i można wykonać zabieg, żeby nie rozwijały się żadne choroby, żadne szkodniki. To na tyle. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji.